O cierpieniu dzisiaj. A Pan powtarza wszystkim, którzy cierpią, że przez cierpienie niebo się otwiera. Więc mierzmy krzyże nasze bez przymrania. Gdy będzie ciężko, ufajmy. A da się wytrwanie. Chciałabym wszystkim życzyć, tym, którzy nie śpią, którzy coś dokucza niedobrego, ażeby właśnie mieli ufność Panu i może nie narzekali, tylko raczej zwracali się z ufnością o siłę do wytrzymania. Wszystkiego dobrego życzę. Czasem to też, żeby zawsze było przeplatane tym wezwaniem: Jezu, ufam Tobie. Ono właśnie, o to chodzi. Trzeba się oddać w ręce Pana Jezusa i Matki Bożej. Pani Mario, mamusia miała na imię? Stefania. To dzisiaj rodzica jej śmierci. No i mamy dzisiaj mszę świętą, spokój jej duszy, ale teraz to też nie pojadę do kościoła, bo źle się czuję i to taka jest sprawa. Ale to święta będzie, pan się w domu pomodli, a teraz wspólnie za mamusię wieczny odpoczynek raczej dać pan. A światłość wiekuista niechaj jej świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Razem z tatusiem, bo on też już nie żyje. Szczęść Boże, dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego życzę. Zobacz pani Marią, zapłać dobre ręce życzę. Szczęść Boże. Ale zaledwie to Radio Maryja, bardzo proszę. Tamten ma 69. Boże, proszę księdza, nie zadzwoniłam, dlatego że teraz jest audycja, której słucham i chciałam na antenie coś powiedzieć, tylko nie wiem, czy na pod dobry numer zadzwoniłam. Tak, już pani jest na antenie, możemy pani imię poznać. Zawsze za mało. Ja mam na imię Katarzyna. Tak, Katarzyna. Już pani słuchamy, już pani jest na antenie, bardzo proszę. Szczególnie chyba podkreślam jego wiersze, których wracam do swoich taka droga trochę niepewności, ile tego czasu jeszcze zostało.
końca pojęcia. Jest to ja dziennikarzu też, bo na przykład, to widać po jego Nie wiem, czy oni rozumieją.
zacząć z przeszłości, które już tak było dawno rozwiązane. W każdym razie, bo jeżeli ktoś się pyta, czy moje współpracy się zmieniły, znaczy ja muszę powiedzieć szczerze, że mi bardzo ciężko zrozumieć, także finansowo bez przekwestii, jeśli chodzi o budynek albo otworzenie przedszkola. Dlaczego mój brat w tym momencie tak inaczej zachował, że to jest w takim momencie? Pani też, co pani mówiła, też pani starała się go też zrozumieć. To jak pani mówiła przed chwilą, że jeszcze nie był gotowy, że to taki też szok dla niego. W tym, co pani mówiła, też brzmiała taka nuta poszukiwania zrozumienia go. Że pani była dotknięta jego zachowaniem, zraniona wręcz, ale też próbująca go usprawiedliwić w tym wszystkim. No właśnie, ja mogę jedynie go usprawiedliwić, że tak powiem, miłość moją do niego jako siostry na zasadzie miłości takiej, której mi nauczył Pan Jezus Chrystus. Ja mu, to znaczy on, podejrzewam, że on mnie przeprosił przez SMS-a, zresektował się, przeprosił mnie, ale ja nie byłam gotowa na to, żeby się z nim zobaczyć. A był naprawdę łatwo okazja, dlatego, że byłam miesiąc jeszcze w Polsce po raz i była taka okazja, żeby się tak naprawdę zobaczyć. Nie byłam na to gotowa, nie mogłam mu powiedzieć Boże, dlatego, że nadal czułam, Tego dnia do Brukseli taką niechęć po prostu, nawet do samego wzroku. Niektóre media spekulują, że międzynarodowy plot lotniczy może nie obsłużyć żadnego. Wszystko będzie zależało od tego, że ja z obsługi naziemnej i kontroli lotów zdecyduje się przerwać pracę. Powodem strajku generalnego w Belgii jest niezadowolenie 3 centrum związkowych z dotychczasowych negocjacji z pracownicami w sprawie podwyżek płac. Dramat, ale też to pokazuje, jak wiadomość o chorobie, jak jest ciężka nie tylko dla samej osoby, która ta choroba dotyka, ale też dla bliskich. Ta reakcja, jak tu pani mówi, są nieraz bardzo różne, bardzo trudne, no bo to jest jakieś wybieranie, jakieś udawanie, że się nie słyszy, no bo jak choroba. To już trochę tak chodziło trochę o psychologię może, ale to, co pani mówi, no to jest no, trudne doświadczenie. I tak rozumiem, że już sytuacja jakoś jest opanowana i pani mówi, że teraz tylko podwodzimy czas potrzeba. Tak. Znaczy ja muszę powiedzieć, że coś właśnie fajnego ksiądz mi powiedział, dlatego że właśnie właśnie dotknął ksiądz psychologii i właśnie to jest prawda, że to już nie chodzi nawet o taką gotowość dźwigania krzyża też, no bo wiadomo, bo nie wszyscy jakoś mają takie przywiązanie tego krzyża, tak? Jakąś wartość tego krzyża, różnie po prostu ludzie do tego podchodzą, nawet jeżeli są katolikami, ale tutaj też właśnie, jak ksiądz powiedział, przez ta psychologia, że niektórzy ludzie po prostu doznają tak wielkiego szoku, że nie są w stanie tak naprawdę przeprawić tego, że no wielkie choroba w naszym domu, że coś ona, jak to, ale jak to w ogóle wygląda? To znaczy, jeżeli chodzi o te zadawać pytanie, ja jestem szczęśliwa, że w mojej sytuacji tak skończyło, że operacja przebyła szczęśliwie, te zadawać operacje i zostały usunięte te organy, które tak naprawdę były w najbliższym niebezpieczeństwie. Po prostu tego organu, który był zaopiekowany tym zadawaniem złośliwym, tak to jest moje szczęście. Ale ja muszę powiedzieć tak, że też może mam taką też może takie przesłanie dla osób, które może będą słyszeć moje słowa albo w każdym razie miałam taki przekaz, że się wydarzyło, żeby się nie martwić, żeby się nie bać, nie bać się niczego, co nas będzie musiało spotkać. Nawet nie bać się cierpienia, dlatego że ja na przykład tuż po operacji miałam podawaną morfinę, bardzo cierpiałam. Czasami było tak, że wręcz
prosiła pielęgniarek, żeby podały mi jeszcze kolejną laskę, bo ja zwyczajnie tego cierpienia nie wytrzymam, bo to było bardzo silne cierpienie. Te pielęgniarki mi odmawiały, ponieważ one miały pewne takie wytyczne, ile po prostu tych uśmierzania mogą dać. Mi na przykład pomaga w tym wszystkim wiara. Pomogła mi wiara, bo ja muszę powiedzieć, że jak pięknie właśnie Pan Bóg działał w mojej duszy. I to jeszcze muszę powiedzieć, że im bardziej się poddamy cierpieniu, im bardziej zaakceptujemy, im bardziej ucieszymy, bo naprawdę ja tak naprawdę w pewnym sensie poczułam się w sposób, znaczy naprawdę się w sposób bardzo wyjątkowy, bo przez 3 tygodnie na przykład nie wiedziałam, czy będę żyć, czy nie. Bo taka była sytuacja, że nie wiedzieliśmy przed operacją, jak tam dalej ten rak się posunął. Więc dla mnie to była też taka nadzieja, że być może niedługo się spotkam z Panem Bogiem, na którego czekam przez całe życie. I to było najpiękniejsze dla mnie doświadczenie, dlatego że powiedziałam sobie tak, Boże jedyny, być może za miesiąc już Cię ujrzę. Być może nie twarzą w twarz, bo być może będę musiała pójść do czyśca, ale będę już bliżej Ciebie. I no, po prostu dla mnie to był specjalny czas, bo chciałam się pięć na to spotkanie przygotować. Najpiękniej jak mogłam. Jeżeli tym bardziej właśnie się oddałam w działaniu Pana Boga i tym, że Boże, nie boję się, chcę się dać sobie poprosić, działaj w moim życiu jak chcesz, nawet jeżeli to życie krótko potrwa, ale również za chwilę do informacji Rzeczypospolitej, bo potem to było jak najpiękniejsze momenty przed spotkaniem się z Tobą. I ja muszę powiedzieć, że właśnie w tych sytuacjach, właśnie wtedy, kiedy zaczęłam po prostu tak bardzo wierzyć w to, że to dobre z Pana Boga, nawet w tym trudnym, bo ja przyjęłam to cierpienie w taki sposób, że akceptowałam cierpienie i jeszcze na przykład wielu ludziom, którzy się martwili o mnie, mówiłam, nie bójcie się, nie martwcie. Bóg wie, co robi. Naprawdę Bóg wie, co robi. A więc jeżeli nawet osobie, która pośle mnie na inny świat, wolności, to symbolem osobie, która nic się takiego złego nie stanie. To trzeba się tego cieszy, bo PRL-u była, ja naprawdę tak się spotkam się ze swoim przyjacielem, osobie, na którego czekam przez całe życie. Także dla mnie to będzie najpiękniejsza chwila, gdy tam smutku, tak, gdy tam przeżywam. I to jest taka też dla mnie łaska, że kiedy ja zaczęłam ludziom o tym mówić, to oni w ogóle jakby tak poszli jedyny. To faktycznie ty masz rację, że cierpienie nie musi być takie pomyślne, że to może być wyzwanie na radość. Z wielką pokorą, że właśnie ta wiadomość o śmierci, albo może zbliżający się śmierci, przepraszam, bo nie chcę go problematyzować, bo dlatego, że była taka sytuacja, że nikt nie powiedział, że ja umrę już, tak, no ale była taka sytuacja, że naprawdę my nie widzieliśmy. No lekarz, naprawdę byłam pod okiem bardzo dobrego lekarza, profesora, który powiedział mi tak, no jak otworzymy ciało, to my nie wiemy, co tam będzie dalej. Być może będzie choroba tak posunięta, że naprawdę no będzie źle. No ale też miałam duże szczęście i bardzo dziękuję Panu Bogu za to całe życie. To Pani Katarzyno, to tak łatwo się mówi, jak się tego nie doświadcza, mi to mówi, jako ktoś, kto to przeszedł, przeżył. I ta postawa, no właśnie jak Pani mówi, ona jest możliwa tak, jeśli jest wiara. Jeśli jest wiara, ta Pani refleksji, przecież spotkam mojego przyjaciela, być może tak. Pan poseł Marcin Kulik, Platforma Obywatelska. To pytanie, znaczy w zasadzie to stwierdzenie, które stawia pan premier Jan Olszewski, mówić ograniczenia wyborów, które się w Polsce odbyły w 1989 roku, Polacy dali jasny sygnał, że Pan Bóg, jeżeli mi daje cierpienia, tak przynajmniej rozumiem, bo chciałam pokazać, co najpierw w swoim cierpieniu, że jeżeli Pan Bóg daje cierpienie, to znaczy, że szczególnie nas wyróżnia w sposób, że ja na przykład się poczułam, że to jest dla mnie taki moment,
że ja mogę być blisko niego, że one już były właśnie w tym stopniu, które on sam przeżywał. Że to jest dla mnie krzyż i to nie jest ten krzyż taki bliźniony. To jest podobny, który on dźwigał. Właściwie cały czas. I to było już jakie otuchy. Przedsięwzięcia uczestniczył wolność. No właśnie, no właśnie. Także dziękuję bardzo za przedłużę. Jestem pewna, że wielu osobom to, co pani powiedziała, to bardzo pomoże. To jest tego pewnie. Pani Katarzyna, życzę sił, niech pan pobłogosławi i prowadzi. Że był obrońcą w zapłacie politycznym. Również dla księży, wszystkich słuchaczy mógł zapłacić. Ważnym, wielkim szczęście i dobrego odbioru Radia Maria. Bardzo to się trzeba mianowicie do usłyszenia. Trzeba na to musiały się zgodzić. Proszę Państwa, 12 minut po godzinie pierwszej. Od 12 minut już są z nami nasi słuchacze z oceanu, z USA. Poprzez niektóre stacje naziemne już z nami się połączyli nasi rodacy. Witam was bardzo serdecznie. Już jesteśmy od dłuższego czasu razem. Jak słyszymy dzisiaj temat naszych rozmów, doświadczeń cierpienia choroby, ponieważ 11 lutego już w Polsce jest ten dzień, to jest Światowy Dzień Chorego, ale zanim ten temat podejmiemy, do niego będziemy jeszcze raz po raz wracać w naszych rozmowach w telefonach tej nocy. Zobaczmy teraz Państwa na wiadomości na Radio Maria, a za 7 minut tyle te wiadomości potrwają, ciąg dalszy naszych rozmów. W Radiu Maria czas na skrót najważniejszych wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszamy. Watykan. Chrystus zaprasza każdego z nas, abyśmy go przyjęli na łodzi naszego życia i wyruszyli z nim na nowo, wskazał Ojciec Święty Franciszek. W rozważaniach poprzedzających modlitwa aniołpański papież nawiązał do fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza, w którym Chrystus powołuje Świętego Piotra. Przyszły apostoł zgadza się na prośbę Jezusa wypłynąć na jezioro i zarzucić sieci. W efekcie wraz z innymi rybakami zagarniają całe mnóstwo ryb. Ojciec Święty wskazał w tym kontekście, że kiedy wielkodusznie oddajemy się na służbę Chrystusa, to dokonuje On w nas wspaniałych rzeczy. Na zakończenie papież pozdrowił pielgrzymów zebranych na placu Świętego Piotra. Katechezę papieża w całości możecie Państwo zobaczyć na www.radiomaria.pl. W środę zostanie podpisana umowa z rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie dostarczenia dla Wojska Polskiego dywizjonu artylerii rakietowej HIMARS za 20 wyrzutni z amunicją. Zapłacimy 414 milionów dolarów. Poinformował o tym szef MON-u Mariusz Błaszczak, który wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim odwiedził pierwszą warszawską brygadę pancerną w Wesołej. Szef rządu w swoim wystąpieniu podkreślił, że silna polska armia jest niezbędnym ogniwem budowania silnej Rzeczpospolitej po to, żeby nie powtórzyła się niedobra przeszłość i po to, żebyśmy wygrali naszą przyszłość. System HIMARS będzie służył do rażenia wybranych celów, takich jak kluczowe obiekty o znaczeniu militarnym, elementy logistyczne i dowodzenia. 99 lat temu w Kutku odbyły się symboliczne zaślubiny Polski z Bałtykiem. Generał Józef Haller wrzucił wtedy w falę pierścień. Gestem w 1920 roku Polska potwierdziła swoją obecność na ponad 140-kilometrowym odcinku wybrzeża. W rocznicę tego wydarzenia, niedzielnej Eucharystii, przewodniczył ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. W homilii ksiądz arcybiskup podkreślał symboliczny wymiar zaślubin Polski z morzem dla Rzeczpospolitej. List do uczestników uroczystości skierował prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych w liście zwrócił uwagę na historię twórców polskiej żeglugi i dorobek utworzonej przez nich marynarki wojennej. Podczas uroczystości wręczone zostały złote tzw. halerowskie pierścienie. Honorowane są nim osoby zasłużone dla edukacji i wychowania morskiego młodego pokolenia. W Krakowie rozpoczęły się uroczystości związane z 15. rocznicą śmierci generała Ryszarda Wilińskiego. W kościele braci mniejszych kapucynów sprawowana była msza święta w intencji polskiego bohatera. W Eucharystii uczestniczyli m.in. senator Zbigniew Cichoń, konsul generalna Węgier w Krakowie. W homilii ojciec Jerzy Pająk wskazywał, że generał Ryszard Kukliński był wielkim bohaterem, który pokonał Imperium Sowieckie. To dobrze, że stawiane były pomniki, tablice memoratywne, a jego imieniem nazywały ulice, dodał. A w nadchodzącym tygodniu prezydent ogłosi decyzję o terminie szałuby narodowej pośmierci Jana.
Jana Olszewskiego poinformował prezydencki minister Andrzej Dera. Dodał, że żałoba będzie trwała dłużej niż jeden dzień. Jan Olszewski odszedł w wieku 88 lat. Był premierem w latach 1991-92, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL-u, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W bazylice katedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Warszawie sprawowana była wieczorem msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Wzięli w niej udział prezes PiSu Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, szef MSWiA Joachim Brudziński, szef RON-u Mariusz Błaszczak oraz inni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Dziś minęło dokładnie 106 miesięcy od tragedii. Rano msza święta w intencji ofiar była sprawowana w warszawskim kościele seminaryjnym. A w sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza w miejscu piastowym odbyło się dziś spotkanie podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Na miejscu był opiekun kół ojciec Piotr Detlaff, redemptorysta oraz ich założycielka Magdalena Buczek, Eucharystii przewodniczył ksiądz Leszek Przybylski, dyrektor zespołu szkół w miejscu piastowym. Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla francuskiego dziennika Le Figaro mówił, że Europa Środkowa lepiej rozumie rosyjskie zagrożenie, że trzeba na nowo przemyśleć model rozwoju gospodarczego i wyjaśnił polskie stanowisko wobec Unii Europejskiej w sprawie migracji i reformy wymiaru sprawiedliwości. Obchody 79. rocznicy masowych deportacji Polaków na Syberię i do Kazachstanu z terenów zajętych przez ZSRR po 17 września 1939 roku odbyły się w Lidzie w obwodzie grodzińskim. Zorganizowały je wspólnie Związek Polaków na Białorusi oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Grodnie. Premier Węgier Viktor Orbán zapowiedział poszerzenie i wprowadzenie nowych świadczeń dla rodzin zachęcających do rodzenia większej liczby dzieci oraz ułatwiających opiekę nad nimi. Na przykład każda kobieta poniżej 40 roku życia, która po raz pierwszy wychodzi za mąż na rozpoczęcie wspólnego życia, będzie mogła wziąć preferencyjny kredyt w wysokości prawie 135 tysięcy złotych. Włoski wicepremier minister rozwoju gospodarczego Luigi Di Maio oświadczył, że rząd będzie walczył o zniesienie sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Rosję po aneksji Krymu. Dodał, że włoskie firmy ponoszą ogromne straty w rezultacie embarga. Korea Południowa podpisała porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, na mocy których będzie płaciła więcej niż dotychczas za stacjonowanie na swoim terytorium wojsk amerykańskich. Większego wkładu finansowego Seulu od dawna domagał się prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Kamila Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Drugi był lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Japończyk Ryoyu Kobayashi. Trzeci Norwek Robert Johansson. Stoch odniósł 33. zwycięstwo w karierze w zawodach Pucharu Świata i w klasyfikacji wszechczasów awansował na 5. miejsce, które dzieli z Niemcem. Na 10. sklasyfikował się Piotr Żyła, Jakub Wolny był 14., a Dawid Kubacki 28. Natalia Maniszewska zwyciężyła w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w short tracku na dystansie 500 metrów. To historyczny sukces polskiego łyżwiarstwa na krótkim torze. Był to skrót najważniejszych wydarzeń mijającego dnia. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Manifest wiary. Nasz dziennik publikuje świadectwo kardynała Gerharda Müllera. Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary odpowiada na szerzącą się dyktaturę relatywizmu. Przypomina pewną i niezmienną naukę Kościoła. Przestrzega przed pojawiającymi się herezjami. Antypolska propaganda. Historyk Instytutu Pamięci Narodowej obnaża fałszerstwa autorów książki, która szkaluje Polaków. Skandalem jest, że powstała ona za pieniądze polskich podatników. Szczegóły w naszym dzienniku. Iskierka życia. Wzruszająca rozmowa z rodzicami Anielki, która urodziła się ze śmiertelną wadą. Wspaniałe świadectwo w czasach, gdy dokonuje się zamachu na życie niewinnych dzieci naznaczonych chorobą. Czytam w naszym dzienniku. Puste obietnice. Państwo litewskie nie respektuje praw należnych polskiej mniejszości. Polacy na Litwie wciąż upominają się o możliwość pisowni imion i nazwisk w oryginale.
Tymczasem społeczność litewska w naszym kraju dysponuje pełnią praw należnych mniejszościom narodowym. Analiza doktora Krzysztofa Kawęckiego. Były to wygrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Dlaczego to było tak? Ponieważ to było 22 minuty po godzinie pierwszej, drodzy Państwo, nasze rozmowy trwają dzisiaj. Temat doświadczenie cierpienia, przeżywanie tego cierpienia z wiarą, jak to jest w naszym doświadczeniu, jak my to postrzegamy, tę rzeczywistość. Zapraszam Państwa do rozmów na ten temat. Jeszcze do godziny drugiej mamy czas i nasze telefony, przypomnę. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy zapraszamy serdecznie. 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Telefon jest od Państwa już dzwonią, a więc odbieramy czym prędzej jeden z nich. Bardzo proszę, Radio Maria. Jednak ocena 4 czerwca i ocena... Szczęść Boże, witamy Radio Maria. ...jest zupełnie inna, ponieważ ja naprawdę żyłam w tych czasach i wiem, jak było na dole. Nie w wielkiej polityce, nie w gorszym okrągłym stole, ale jak żyło społeczeństwo. Ja jeszcze 3 maja 1989 roku uczestniczyłam w strajku studenckim i my naprawdę... Ja pamiętam, co to znaczy żyć pod presją. Ja pamiętam, co to znaczy, kiedy zamuch pada do akademika i pacyfikuje dwa piętra. W związku z czym mówienie dzisiaj, co można było zrobić, jak można było pięknie zrobić, to jest takie mówienie, nie, bo pacjent umarł i wszyscy wiedzą, jak można go było wyleczyć. Dlatego, że tego, że ten okrąg stół się odbył, że być może to było nawet dobre wydarzenie. To jakby było dobre, odsuwamy to, tak? Tylko pytanie jest takie, czy skoro wynik wyborów 4 czerwca był taki, jaki był, to czy wówczas strona opozycyjna nie powinna powiedzieć nie, ludzie chcą wolności, w takim razie nie ma już tych porozumień, bo one w tych wyborach zostały ocenione. I zaczynamy od nowa. Czy pani się nie wydaje, że gdyby nie wydaje mi się, pani redaktor, bo ja pamiętam, że przez kilka miesięcy po 4 czerwca my się obawialiśmy, czy faktycznie te wojska radzieckie, które w Polsce stacjonowały, to nie jest mrząca, czy się pewnej nocy coś nie odmieni, czy pewnego ranka się nie obudzimy i nie będzie tak, że już jest na nowo to, co było. I proszę pamiętać, co się stało w Rumunii. I proszę pamiętać, że Polska i 4 czerwca i te wybory to była to taki początek, pierwsza kula tej lawiny śnieżnej, która w zasadzie spowodowała zmiany polityczne. Pan poseł Jarosław Kowal, wolni z Wita. Ja też dwa słowa wstępu na temat pana premiera Mateuszewskiego. To był na pewno człowiek wielkiej klasy, wielkiej odwagi i wielkiej kultury osobistej. On był z jednym z kilku albo kilkunastu polityków, których obserwowałem bardzo intensywnie na przestrzeni tych 30 lat. I dlatego z pełną odpowiedzialnością pozwalam sobie to powiedzieć. Co chcę podkreślić, pamiętam, że w drugiej połowie lat 90. organizowałem w Gorzowie u siebie taką konferencję w Polsce, czas miniony, czas obecny i przyszły. Zaprosiłem pana premiera, przyjechał do Gorzowa, miałem okazję i zaszczyt z nim troszeczkę sobie porozmawiać. Rozmawiał mnie tym stoickim sposobem, stoickim spokojem, tą kulturą osobistą. Tym nadzwaniem życie po imieniu, to mnie naprawdę bardzo mocno ujęło wtedy. I on podczas tej konferencji, właśnie podczas tej rozmowy, oczywiście mówił o praworządności, o Solidarności, później o kolejnych latach i mówił, jak ta praworządność powinna wyglądać i dlaczego tej praworządności nie ma. Ja pamiętam jedno bardzo mocne takie przesłanie, które bardzo mocno przewijało się pomiędzy wierszami.
On mówił wtedy, że nie będziemy mieli wolnej, sprawiedliwej Polski, takiej, jak byśmy sobie wymarzyli, jeżeli nie odsuniemy ze struktur władzy komunistów, tanich współpracowników SB i różnej maści agentów. On to mówił otwartym tekstem. I rzeczywiście życie pokazało, że tak się stało. Następne lata pokazały, że my tego nie dokonaliśmy. I później podczas tych przemian, czy to jest okrągły stół, czy wybory, czy później te przekształcenia gospodarcze, ta dzika prywatyzacja, rozkładanie majątku narodowego przez między innymi pod sztandarem Balcerowicza czy Janusza Lewandowskiego w ramach Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, czy przejmowanie banków przez komunistów, czy też powiedzieć o jednym fakcie, tak? Pamiętam, jak działały w poszczególnych regionach komisje weryfikujące funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i ponad 90% z tych negatywnie zweryfikowanych SPEK-ów trafiło do służby w Urzędzie Ochrony Państwa i decyzją ministra Kozłowskiego, tak? Ponad 90% negatywnie zweryfikowane, ponad 90% awansów. I powiem tak, to później miał wpływ. Oni później pojawiali się bardzo często, ja widziałem w biznesach dużo rankich. Oni byli szefami firm, oni przejmowali te firmy za symboliczną złotówkę. Także to był ten element hamulcowy, że nie przeprowadziliśmy lustracji i dekolonizacji. Tutaj pan mecenas Jan Olszewski miał rację i dlatego on pewne rzeczy potrafił przewidzieć i tak jak mówię, nie mielibyśmy tak tego śladnionego państwa, jakie mamy dzisiaj, gdyby się pewne rzeczy załatwili wtedy tam za roku w 89, 90, 91. Oczywiście tak jak i państwo daje hołd panu premierowi Olszewskiemu. Przede wszystkim jako prawnikowi, który potrafił poświęcić i zaryzykować swoją karierę, życie w czasie rzeczywiście trudnym, w czasie komunizmu, czy socjalizmu w Polsce, gdzie rzeczywiście bronić kogoś, kto był oskarżony o przestępstwa polityczne, wymagało ogromnej odwagi. I szanuję go również jako, i szanowałem jako prawnika, jako intelektualistę i co do tego nie ma chyba nikt w Polsce żadnych wątpliwości, zresztą jak tutaj było wspomniane. On przecież na 2 lata został zawieszony w wykonywaniu zawodu za jeden z procesów politycznych, w którym uczestniczył jako pełnomocnik. Schylę czoła i przyznaję, że taki życiorys po prostu robi wrażenie i jest wzorcem dla wielu prawników. Jeśli chodzi o kwestie związane z sytuacją w 89 roku, 4 czerwca, ja w tych wyborach brałem udział, miałem wtedy 16 lat, więc nie pamiętam, jak dawno to było. Trudno troszkę przyspieszyć tę opowieść, bo tu nie chodzi o teraz o szczegóły, o choroby i leczenia, tylko natomiast pani jeszcze, a jak w sytuacji teraz i jak to pani teraz przeżywa, jak na to pani patrzy, jak się pani teraz znajduje w sytuacji. Ja uważam, że jednym z najważniejszych... Wynik wyborów nie był sygnałem, czego oczekują. No przecież gdzie tylko mogli, to pogonili od komunistów. Z jednej strony pan mówi, że pan oddaje cześć panu premierowi Janowi Olszewskiemu i bardzo dobrze. To dobrze, że wszyscy państwo w ten sposób tego wielkiego człowieka uczcili. No ale to jest też tak, że jeżeli ktoś na niego, przepraszam, bardzo pytał, właśnie Czesława Kiszczaka, tego, który później był ministrem spraw wewnętrznych. Ale pani nie zachęci do obrony Czesława Kiszczaka, czegokolwiek. W pełni wolnych wyborów, w których już obowiązały reguły
demokracji. Ja naprawdę nie wiem, czy jest pani się nad tym zastanawiać. Ja też dziękuję. Przyszłością to daleko nie zajedzie, ale zmieniamy temat. Przechodzimy z tej historii do współczesności, choć ten wątek historyczny, szczególnie symbol 4 czerwca się pojawia. Ale ponieważ tydzień temu nie udało nam się, po prostu nie udało nam się z powodu skomentować Koalicji Obywatelskiej, no i siłą rzeczy też nie byliśmy w stanie skomentować, bo to wydarzenie odbyło się kilka godzin później. Premiery nowego ugrupowania Wiosna Roberta Biedronia, no to w takim razie te zaległości nadrobimy. Teraz krótka wypowiedź się Grzegorza Schetyny, właśnie po podpisaniu takiej deklaracji wezwania, czy może apelu, czy tak to trzeba napisać, powiedzieć przez byłych premierów, ministrów i nowego rodzaju, nowego rodzaju koalicji europejskiej, rozumiem, że to wiara politycznej, a nie takiej faktycznej. Wybory do Parlamentu Europejskiego przypadają kluczowe dla losu Polski. Wzywamy odpowiedzialne siły i środowiska polityczne, samorządowe i obywatelskie do wystawienia jednej szerokiej listy, albo powiedzieć, byłaby odbudowa mocnej pozycji Polski w Unii Europejskiej. Apelujemy o powstanie koalicji europejskiej, aby uniemożliwić wyprowadzenie Polski z Unii. Nie wierz mi, sprawdź sam, jak to jest. No i teraz krótkie wystąpienie Roberta, w zasadzie nie wystąpienie, a wypowiedź Roberta Biedronia, który odnosił się do uchwalnych zachęt, żeby przyłączyć się do Platformy Obywatelskiej razem i startował nią w wyborach do Europarlamentu, ale też czasami nie tylko zachęt, ale i połajanych, że rozbija jedność opozycji. Bardzo proszę. Wolałbym rozmawiać o programie. Żałuję, że nie jestem namawiany, szczególnie przez moje kolegów i koleżanki na opozycji, do tego, żeby rozmawiać o programie, o tym, co my mamy do zaoferowania, jaką wizję Polski, jak rozwiążemy problemy Polek i Polaków. Bo dzisiaj służy tylko, że ma się przyłączyć, że bardziej opłacalne będzie dla Platformy Obywatelskiej. Ja się będę rozmawiać, bo nie liczę do tej tylko czy to będzie opłacalne dla Polek i Polaków. I jeszcze jeden element, który podamy, żeby jak mówię dziennikowa, ja po prostu o nim wspomnę, bo piątek dziennikarz Pospolita pisał, że Donald Tusk podobno bezpośrednio sam koordynuje akcje powstanie na tym ruchu 4 czerwca, w przypadku 4 czerwca ma zostać zaprezentowany. Dlatego, że nie jest zadowolony z dotychczasowych działań Grzegorza Schetyny, bo jego zdaniem ta formuła współpracy między partiami opozycyjnymi jest wąska i stąd ma zupełnie inny pomysł na negocjacje. Pan Daniel Milewski, prawo sprawiedliwych, wszystko te elementy. Bardzo na ten ruchu podkreślić, że z tą 30. rocznicą pomaga też ciało podnieść się z nieresorowych, jest takim ważnym wsparciem, no, w którym doświadczeniu i ten sakrament też można przyjmować nie tylko raz w życiu. Możemy się nie zadzielić, ale co jakiś czas, kiedy ktoś choroba trwa, przy różnych okazjach jest to udzielane, czy misje parafialne, czy właśnie dzień chorych. O tożsamości tej tyraniny, żeby też z tego daru, jaki mamy, dostępny sakrament namaszczenia chorym, umocnienia w chorobie, korzystać. To nam daje Pan Bóg, że skąd się warto po to sięgnąć. Odbieramy, drodzy Państwo, kolejny telefon. Halo. Halo, coś się nam rozłączyło. Halo, Radio Maryja? Niech Pan się powiem, że to jest imię zawsze dziewica. Teraz zawsze. I witam serdecznie ojca. Czy już jest na antenie? Tak, witam Pana serdecznie. Witam, kłania się Krystian z Gdyni. Witam Panie Krystianie, już słuchamy. Witam, drogi ojcze. Właśnie dzwonię do audycji, bo chciałbym się podzielić, jeżeli można, kilkoma takimi refleksjami na temat właśnie cierpienia, wartości cierpienia, które mam już w sercu od jakiegoś czasu. Do czego zmierzam? Tak jak czytam Ewangelię, Pan Jezus praktycznie poprzez całą tą swoją działalność na ziemi piękną cały czas uzdrawiał chorych. Wszyscy do Niego przychodzili, do Pana Jezusa, prosili o oczyszczenie, o uzdrowienie, nigdy nie odchodzili bez Jego pomocy. I też w pewnych niektórych miejscach widzimy, gdzie Pan Jezus konkretnie definiuje, skąd jest ta choroba. Prawda, że tą kobietę zły duch 18 lat trzymał w niemocy. Czy nie miała mi się uzdrowić? I tak jakby swoją tą refleksję na temat cierpienia. W naszym pięknym kościele katolickim, też jestem katolikiem, też bardzo kocham Matkę Najświętszą,
mamy taką tendencję, że mówimy, no ktoś się modli, prawda, Panie Boże, uzdrów mnie z tej choroby, ale niech będzie wola Twoja, jeżeli taka Twoja wola. My przyrównujemy często tą sytuację cierpienia do ogrodu oliwnego. Ale tak, drugi ojcze, tak myślę, że to jest ta zasadnicza różnica dla mnie w sercu, że ogród oliwny był cierpieniem Pana Jezusa, był początkiem cierpienia w związku ze złem, które wyrządzał drugi człowiek, prawda? Z jego egoizmem, agresją. Pan Jezus wykazywał złoszą sobie złoszą i innym ich słabości, mówił o tym. I dlatego chcieli go zabić. I to było to cierpienie, prawda, Panie, jeżeli ojcze, jeżeli taka Twoja wola, nie wypije ten kelich. Jeżeli chodzi o chorobę, tak jak ja czytam Ewangelię, patrzę właśnie, jak Pan Jezus bardzo jasno definiuje. I tak też myślę w takim i jakby też innym ujęciu, że w ogóle tak naprawdę wszyscy chcemy być zdrowi. Chodzimy do lekarzy, prawda, przyjmujemy leki i w ogóle też wydajemy często bardzo duże pieniądze na te lekarstwa, na tych lekarzy i dużo jeździmy po szpitalach i chcemy być zdrowi, prawda? A spotykamy się z naszym miłosiernym Bogiem, który może to zrobić. Pismo Święte też pięknie mówi, prawda? Że czasami nawet ta kobieta, o której wspominałem, tam jest pięknie napisane, że cały majątek wydała na lekarzy, a nikt jej nie pomógł, a było jeszcze gorzej, prawda? I wtedy jeszcze taka jedna rzecz, bo już tak jakby nie chcę za długo mówić, ale też nie chcę się rozłączać, że można nie chcę się rozłączać, bo też jest taka refleksja z moim sercu, że właśnie, że jeżeli my mówimy, że Panie, jak, jeżeli taka Twoja wola, to czasami jest tak, że może się nawet w człowieku zrodzić poczucie winy w sumieniu, że jeżeli on nie chce przyjąć tej choroby, to też to znaczy, że on nie przyjmie jakiejś łaski od Pana Boga, prawda? Że, bo mówimy i to tak, i też wierzę w to, że tak jest, bo jest wielu świętych kościoła naszego katolickiego, którzy przyjmowali cierpienie, prosili o nie i Pan Jezus je dawał, prawda? To była wielka taka mistyka, wielki heroizm, święta siostra Faustyna, ojciec Pio, święty Franciszek stygmaty przyjmowali, prawda? Przyjmowali cierpienia w postaci też choroby. Oczywiście to była no nie niesamowita droga heroizmu, ale tu w tym wypadku takich nas prostych ludzi też świetli, prawda? Mamy rodziny, mamy dzieci, mamy żony, jesteśmy... Że tak i później taka refleksja, prawda? No to teraz, jeżeli ja będę chciał być zdrowy, no to czy Panu Bogu nie będzie smutno, prawda? Że ja chcę być zdrowy. Bo stracę jakieś łaski, albo ktoś może mi się nie nawróci poprzez moje przyjęcia tego cierpienia. Drogi ojcze, jak ojciec postrzega to, o czym mówię? Panie Krystianie, myślę tak. To proszenie o zdrowie nie jest czymś złym. Bo Pan Bóg łaski i tak udzieli, taką czy inną drogą, bo Pan Bóg ma swoje sposoby, że tak powiem, tak kolokwialnie, tak? A więc proszenie o zdrowie nie jest czymś złym. Unikanie cierpienia nie jest czymś złym. Pan Jezus... No właśnie, no i tak właśnie, drogi ojcze, właśnie ja to mam też w sercu, że myślisz, że nie jest, tylko że przychodzimy, bo to jest coś takiego, przychodzimy do osoby chorej w odwiedziny i mówimy, siostro, bracie, o, ta choroba, to jest ta Twoja droga do Pana, nie? Spotkasz tu Boga, nie? Na pewno to się może wydarzyć, prawda? Ale my tak zaczynamy, ale na przykład ojciec widzi tak w życiu, że czasami mówimy to, prawda? Ale nie idzie to w parze z tym, że na przykład pomodlimy się wprost o zdrowie tej osoby, nie? Siostro, bracie, czy chcesz, żebym się pomodlił o Twoje zdrowie, nie? Czy chcesz, żebym siostro, bracie położył na przykład dłoń na Twoim chorym kolanie, nie? Nie, bo my mówimy, no, siostro, bracie, Twoja choroba jest, Twoje ten. Ja, w ogóle, proszę Państwa, jeszcze, jeżeli można, ja tak mam na sercu dzisiaj taką myśl mi przyszła, że rozmawiamy na temat Rady Maryja, prawda? A Maryja tak pięknie powiedziała, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Jejku, więc to proszę Państwa, tak przenika, a Jezus powiedział, wszyscy, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. Nie? Ja bo nawet przepraszam, mnie ojciec trochę na niej zadałem pytanie, ojciec mi odpowiada, ja znowu trochę jakby temat. Panie Ksenie, ale proszę, to może inny wątek proszę pojawia. Chrześcijaństwo po pierwsze nie jest religią cierpiętnictwa. Znaczy my nie szukamy cierpienia. My nie szukamy cierpienia. To po pierwsze. I mówię, to co mówiłem, nie jest czymś złym prosić o zdrowie, unikać cierpienia. To jest naturalny ludzki odruch. Mamy przykład w samym Jezusie, który no, tutaj się przy tym zdrygał. Natomiast a więc my nie szukamy cierpienia, ale jeśli już ono przychodzi, to właśnie dzięki temu, że wierzymy w Boga, umiemy je dobrze, głęboko z Bogiem przeżyć, bo wiemy, że
wierzymy w Boga, który sam przez to przeszedł, przez cierpienie. On nas rozumie. I to jest też nasza taka otucha. Tu Pan mówił, żeby nie porównywać siebie do Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Nie tyle, że nie porównywać się, nie, proszę co, może zostać zrozumiany. My się mamy porównywać, bo doświadczamy różnych sytuacji, tylko ja, proszę co, spróbowałem zrobić takie rozgraniczenie, cierpienie wynikające z choroby, na przykład raka, który nas właśnie zabija, prawda, w ciągu 3 miesięcy, a cierpienie, które wynika z tego, że ja przyjmuję Słowo Boże w swoim życiu, przyjmuję żywego Boga, prawda, i teraz idąc z Nim przez życie, zaczynam doświadczać prześladowania, prawda, zaczynam doświadczać zmęczenia. I teraz są różne. I ten ogród oliwny, właśnie, ja tak bardziej myślę sercem, że właśnie to jest ten ogród oliwny i do czego jeszcze zmierzam, proszę Ojca, taka myśl. Jeżeli ja zachoruję ciężko, na chorobę śmiertelną, prawda? Ja jestem osobą wierzącą, nie? Ta choroba mnie zaczyna zabijać, prawda? Na przykład rak. Ale teraz modlę się do Jezusa o uzdrowienie. Jezus mnie uzdrawia. I teraz i to, że zostałem uzdrowiony, powoduje, że ja idę do ludzi i świadczę o Bogu to raz, bo mówię, prawda, że Bóg mnie uzdrowił. Jezus mnie uzdrowił z raka, a dwa, że idę do tych zadań, które Jezus mi daje, prawda? I teraz proszę, jaki jest jakby zysk z tego uzdrowienia, tak bym powiedział, w tym sensie, że Bóg jeszcze może mnie do wielu rzeczy użyć, a jestem też napełniony, bo w ogóle tak, bo głoszenie Słowa Bożego jest, Pismo Święte mówi, Nowy Testament pięknie, nauka była zawsze potwierdzana znakami, prawda? Nauka. Inaczej nauczanie, ja głoszę Jezusa i ono było potwierdzone znakami, a kiedy Jezus nie mógł uzdrowić zbyt wielu, to nawet był smutny, nie? Że w tym mieście, tam gdzie tam skąd pochodził, tylko na kilku położył, prawda, ręce, no to nie mieli wiary. Panie Krystianie, jakoś to uporządkujmy, bo to jest temat rzeka, możemy tak sobie jeszcze do rana tu dyskutować, panu wiele refleksji i ja to się świetnie. No, nie o to chodzi, tylko żeby jakoś postawić kropkę gdzieś w naszych dyskusjach. Dobrze. My szukamy cierpienia, kiedy przychodzi z Bogiem w sercu, z wiarą, mamy tę nadzieję. My jako wierzący cierpimy, ale my cierpimy z nadzieją. My nie cierpimy mniej fizycznie, tak samo nas boli coś tam, tak, duchowo czy fizycznie, ale nas boli z nadzieją, bo mamy wiarę w Boga, że to ku czemuś prowadzi, że to ma sens. Przerywam, ale tak jak ojciec mówi teraz odnośnie osób, które cierpią, nie? A ja jeszcze tak, ojcze, tylko jeszcze ostatnia taka myśl, już obiecuję, że odnośnie nas zdrowych, prawda? Bo ja sobie tak myślałem, że czasami często jest wygodniej mówić na przykład o cierpieniu jako prawda, wartości i drodze czyjejś. To jest łatwiejsze niż wstać, pójść do tego chorego, nie? I się nad nim pomodlić. No, chodzi o to, że to jest poniekąd troszeczkę czasami dla nas, bo ja cały czas ojcu tak próbuję z punktu widzenia też przede wszystkim świętki, bo jestem sobą świecką, ja mam żonę, dzieci. I łatwiej jest, prawda, ktoś zadzwoni, że choruje. No dobrze, ja się za ciebie pomodlę, nie? Ale gdybym ja na przykład się zebrał, poszedł do tej osoby i prosił, nie? Panie Jezu, daj zdrowie tej osobie, ja się z nią spotykam, już jest kontakt, już jest okazanie miłości, prawda? No, tak, oczywiście, jest to możliwe. Chodzi, nie? Tak. Jedna miesiąc ze sobą drugie, nie? Ale proszę się cię uporządkować, to już nie przerywam, proszę. Ja tak próbuję, tak to tam dopowiadać do pana tych refleksji, panie Krystianie. Może nie tyle wystarczy tutaj, szukamy Boga, umiemy i cierpieć, i być zdrowymi. Jak jest zdrowie Bogu, dziękujemy, jak jest choroba, no to prosimy Go o wsparcie. W ogóle, ogólnie rzecz biorąc, no, o cierpieniu trzeba mówić bardzo roztropnie, bo łatwo jest zdrowemu mówić o cierpieniu. To jest bardzo łatwo i różne teorie tutaj rozwijać i się wymądrzać. Znaczy nie wymądrzać, bo Jezus, właśnie to chodzi, bo Jezus był bardzo konkretny. Tak, a ja mówię o nas, zgodnie. My to mówimy oczywiście i dobrze, bo to trzeba rzeczy nazywać i jakoś bierać słowa i pewne rzeczy sobie jakoś tam uświadamiać w sercu, w głowie, ale bardzo też z takim dużą pokorą, bo to jest zawsze tajemnica na końcu nam zostaje, dlaczego cierpienie. I tak dalej. To jest oczywiście temat bardzo wielostronny. Panie Krystianie, za rozmowę bardzo dziękuję, naprawdę. Cieszę się, dozwoniłem, życzę wszystkiego dobrego. No i serdecznie pozdrawiam też wszystkich chorych, cierpiących, którym jest bardzo trudno i też obiecuję modlitwę swoją, ich intencji. I wszystkiego dobrego. Dziękuję. Cieszę się, wszyscy chorzy. Dziękuję bardzo, Pani Krystianie. Dobrej nocy z Panem Bogiem. Radio Maryja, bardzo proszę. Szczęść Boże, już wyłączam go radio. Szczęść Boże, to z Warszawy, bo nie wiem, czy ja będę mogła. Witam,
Już na antenie jesteśmy. Bardzo proszę. Ja chciałam się zapytać właśnie, bo to matka adopcyjna jestem, dziecko adoptowaliśmy. Jest dziecko cięte po traumie po prostu i ma mama alkoholiczka, ojciec tak samo i chcieliśmy się zapytać, czy po prostu od trzeciego roku życia adoptowaliśmy właśnie syna i teraz właśnie jak powiedziałam, że jest adoptowany, to dziecko mnie zaczęło tak, to nie jesteś moją matką. Takie cierpienie nieraz, że i wyzywa, i to nie wiem, co już naprawdę zrobić. Ciężki ten powód. No rozumiem. Nie jestem psychologiem, żeby jakoś tak fachowo pani powiedzieć. Powiem tak, no ile ma lat to dziecko pani? 13, już teraz od trzeciego roku, jest 10 lat. Tak, no to takie dwie sprawy. Po pierwsze, to jest też taki wiek naturalnie pewnego buntowania się, tak? Tak. Przechodzi taki wiek i dziecko w tym wieku generalnie, no uogólniam oczywiście, buntuje się, kontestuje i różne fochy strzela i tak dalej. Tak, tak, no to jest trudne, żeby być z nim, pomóc mu to przejść, wymagać, ale jakoś tak też roztropnie, to jedna rzecz. A druga rzecz, pani Danuto, no to na pewno też, jeśli nie wiedziało to dziecko tak o tym, że jest adoptowane, to też dla niego jest jakaś, też takie przejście to trudne. To właśnie wiedziało, bo ja w ciągu takie nauki mieliśmy, jak wychodziliśmy przez nauki adopcyjne, to powiedzieliśmy już, jak najwcześniej trzeba, nie urodziłam się, tylko wybraliśmy cię serce. To cały czas od 6 roku. Tak, od 6 roku. I to od tej pory jak się zaczęło. Ja na razie na początku nie, ale teraz coraz gorzej jest urodzenie. Jesteś moją matką, nie mogłaś piszeć. No to jest takie tak też, bolesne. Być może, mówię, nie chcę tu się wymądrzeć, to jest takie być może wygodna wymówka dla chłopa czy dziewczyna. Chłopiec. No dla chłopaka. Wygodna jakoś, powiedzmy, mówię tak troszkę upraszczam, wygodna wymówka dla jego zbuntowania, tak? No bo ty nie będziesz rozkazywać, bo... Proszę ojca, tak. Jeszcze chciałam, bo mówię, ja ofiarowałam już i w Matce Bożej w Częstochowie i komunię przyjmuję za niego rodzaniec, mówię codziennie. I chciałbym, żeby po prostu przebaczał mu to wszystko, bo wiem, że jest dziecko pokrzywdzone i naprawdę ciężko to mówić, ale naprawdę kocham go. Tak, kochać go, bo jak on będzie powiedział, że jest kochany, to będzie mu wytrącało jego argumenty z rąk, a on też zmądrzeje, on będzie rósł i zmądrzeje. Właśnie z pomocą Boga i szczęść Boże, ojcze. Zobacz, pamiętam to. Który nam Chrystus. Zawsze i wszędzie, się dużo życzę, bo zapać. Radio Maryja, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nie Maryja zawsze jest. Teraz zawsze. Pani Anna z Mazowsza. Proszę ojca, chciałam powiedzieć, że ja jestem chora na chorobę nowotworową. W tej chwili już jestem, mam przerzut. Mąż jest po 2 udarach. Ale wszystko ofiarowaliśmy Panu Bogu i każdy dzień, każdy różaniec. Mąż odmawia na koronkę, odmawiamy, mąż na siedzącą, on jeszcze się modli. Na każdy dzień dziękujemy. I chcę jeszcze powiedzieć, że nie jest mi ciężko z tą chorobą. Wiadomo, że ten ból, ten... Ale uważam, że mogę siedzieć, przypuśćmy, czy coś lekkiego wykonywać w mieszkaniu i powtarzam w kółko, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. I jest mi... Mam... Każdy się dziwi, bo mam radość, mam... Nie jest mi smutno, bo mam Pana Jezusa, mam Radio Maryja i tak to przeżywam jakoś inaczej. No. Akurat jest 10. zmarła mi siostra bliźniaczka, bo siostra zmarła mi w Wielką Sobotę za rok czasu. Następna siostra, która była u mnie, opiekowałam się nią. I pamiętam takie chwile, że siedziałam przy niej od 10 do 1 w nocy, trzymałam ją za rękę, bo już była na morfinie. A ona tak mówiła, tak cię kocham, tak. A mój mąż już był chory, bo miał po zapaleniu mózgu. I tak się dopotkowałam się i siostrą, i mężem. I jeszcze pracowałam na pół etatu. I jeszcze w międzyczasie zaglądałam do chorej sąsiadki. I nie wiem, sama, jak Pan Bóg mi dawał siłę. I teraz jak sama zachorowałam, to czy jestem w szpitalu, czy jestem na jakichś badaniach, zawsze z urzędem. Wiadomo, że... A, jeszcze dostałam zawału.
tutaj każdy lekarz się dziwi, że ja, ale ja zawsze z różańcem. I nie wiem, gdzie bym była, to zawsze z różańcem, zawsze z modlitwą. Jakoś tak Pan wydaje mi taką siłę, taką... Ja tego nie umiem wytłumaczyć. Kto tam, czy zadzwoni, czy spyta się, to każdy mówi, że ja to jestem zdrowa, że jestem chora, że... No i... Nikt nie wierzy w Pani chorobę, tak? To nie to, że mi nie wierzy, bo wiedzą, ale ja po prostu z taką radością, no Pan Bóg dał mi, ja to przyjęłam, podziękowałam Panu Bogu, jaka będzie wola Boża.